A to wiadomość bardzo niedawna, bo z wczoraj, chociaż już od dawna na ten temat się mówi, chodzi o reparacje dla czarnej ludności Stanów Zjednoczonych. Ta informacja pochodzi ze stanu Kalifornia, gdzie ekonomiści stwierdzają, że ponad 1 milion dolarów reparacji będzie przyznanych, czy może być przyznanych na jednego czarnego obywatela, rezydenta tego stanu. No, w tej sytuacji, wobec trudnej jednak sytuacji ekonomicznej tutaj w Polsce i inflacji, postanowiłem pójść do sklepu i zakupiłem właśnie tutaj pędzel i farbę, czarną farbę oczywiście, i już rezerwuję sobie bilet do Kalifornii, no po to, żeby ustawić się w kolejce po te reparacje. Mieszkańcy Europy nie mają szans na reparacje, na przykład od Mongołów, którzy palili Europę, niszczyli Europę, zabijali, palili wsie i miasta. W Krakowie też zabili strzałem z łuku trębacza i dlatego na tą pamiątkę trębacz przerywa w pewnym momencie hejnał, który ostrzegał ludność przed najazdem tatarskim. Nie mamy też szansy na odzyskanie jakichkolwiek reparacji od państw islamskich, które najeżdżały Europę i które brały w jasyr kobiety słowiańskie, germańskie, które brały białych Europejczyków jako niewolników, którzy byli sprzedawani tam daleko gdzieś na targach Bliskiego Wschodu. Niestety uzyskanie reparacji dla Europejczyków jest niemożliwe, dlatego wybieram się jednak do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze sobie pomyślałem, jeszcze jedną puszeczkę farby wezmę na wszelki wypadek.